Słuchajcie, w kolejnym fakcie, to już chyba trzeci fakt, jeśli chodzi o fakt, może nie fakt, przygoda, która nam się przytrafiła w Stanach. Kolejna przygoda to jest taka, byłyśmy na wycieczce Yosemite, wszystko pięknie, ładnie i miałyśmy możliwość być pod tym wspaniałym wodospadem, który widzieliście pewnie na filmikach, który pewnie widzieliście na mojej stronie, na Facebooku, gdzie pojawiły się zdjęcia. Miałyśmy tam niemiłą sytuację właśnie związaną z Polakami. A jak to wyglądało? To wyglądało tak, że jacyś Państwo zaczęli po polsku między sobą rozmawiać. A widziałam, że to ludzie nie są z naszej wycieczki, bo po prostu już mniej więcej kojarzyłam ludzi z naszej wycieczki. Bo nasza wycieczka była nieduża, 24 osoby. A ja do koleżanek: o dziewczyny, popatrzcie, Polacy. A wiadomo, jak się jest w Hiszpanii, we Francji czy w innych krajach, to zawsze jakoś tam Polacy sobie zagadają, zaczną żartować. A skąd jesteście? Taka gadka szmatka. Ale nie w Stanach. W Stanach to, powiem wam, zobaczyłam to drugie oblicze Polaków. Ci Państwo... O, fajnie, Polacy. Pierwsze pytanie, nie co słuchacie w ogóle, skąd się tu znalazłyśmy, tylko pierwsze pytanie, skąd wy jesteście? A koleżanka mówi, no z Polski. I zaczęła miejscowości wymieniać, Warszawa, Opole i inne miejscowości, z których byłyśmy. Ale ona mówi, nie chodzi nam w Polsce, skąd jesteście, tylko skąd tutaj w Stanach, gdzie mieszkacie. A mówimy, że nie mieszkamy w Stanach, że przyjechałyśmy na wycieczkę do Stanów. Ci Państwo zrobili wielkie oczy, obrócili się na pięcie i poszli. Naprawdę, powiem wam, to w tym momencie pierwszy raz zobaczyłam to drugie oblicze Polaków. Nie wiem, czego to była wina, bo oni mówili, że są chyba z Chicago czy z Nowego Jorku. Oni nam mówili, że oni gdzieś stamtąd właśnie są. I powiem wam, bo oni nas pytali, skąd my jesteśmy, a skąd Państwo są. I oni chyba z Nowego Jorku byli czy z Chicago, gdzieś tamte, w każdym bądź razie okolice. I powiem wam, naprawdę wyszło, jacy są Polacy. I to była kolejna przygoda, która nam się przytrafiła.